czemu ciągle twierdzisz, że Donald Tusk jest najlepszym rozwiązaniem dla Rzeczypospolitej? Naprawdę nie pamiętasz 8 lat ich rządów? To jest pierwszy sygnał taki formalny, który pokazuje, że zaczyna się dziać coś złego. Tych, którzy kradli, dokładnie kradną sami. Wiesz, to jest ilość kasy, która idzie po znajomkach. To odpowiadam, to jesteś idiotą i umrzesz jako przedsiębiorstwo. Jaka jest kondycja polskich firm, jak można byłoby ulżyć przedsiębiorcom? Między innymi o to zapytałam doktora Artura Bartoszewicza, ekonomisty ze Szkoły Głównej Handlowej. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu. Jaka jest kondycja polskich przedsiębiorców? Trudno wszystkich do jednego worka wrzucić, dlatego że tak jak w życiu mamy bardziej zdolnych, mniej zdolnych, mamy bardziej przewidujących, mniej przewidujących i są tacy, którzy nawet w najtrudniejszych warunkach potrafią sukces odnosić. No tak jak, drodzy Państwo, na giełdzie można zarobić na spadkach i na wzrostach. Ktoś, kiedy spada, płacze i traci miliony, a ktoś w tym samym czasie te miliony zarabia. Ale to, co globalnie, tak szerzej obrazuje, to analizy Narodowego Banku Polskiego, które wskazują, że ostatnie pół roku to jest istotne pogorszenie przepływów pieniężnych między przedsiębiorstwami. Znaczy, to jest pierwszy sygnał, taki formalny, który pokazuje, że zaczyna się dziać coś złego. Nawet jeżeli jeszcze na poziomie makroekonomicznych wskaźników nie widzimy, to wskaźnikami bezrobocia, PKB, to jeżeli zaczyna się kłopot w przepływach, to znaczy, że robi się bardzo niebezpiecznie, bo jeżeli jeden drugiemu nie zapłaci, to ten drugi trzeciemu też nie zapłaci i zacznie się problem. My mieliśmy taki okres, kiedy przedsiębiorstwa i gospodarka była wychładzana na tyle skutecznie, że mówiło się, że nie ma na rynku pieniędzy. Znaczy, że to jest nadzwyczajne takie uczucie. Po prostu nikogo na nic nie stać. Zaczynają ludzie próbować się wyprzedawać, tylko problem polega na tym, że nikt tego nie chce kupić. Klient nie ma pieniędzy, więc nie kupi od ciebie usług i dóbr, które chcesz sprzedać i wtedy robi się, drodzy Państwo, zimno w gospodarce. I mam wrażenie, że to się zaczyna, bez względu na to, jak mocno politycy zaklinają rzeczywistość, zaczyna być taka duża ostrożność w wydawaniu pieniędzy. A jeżeli ludzie nie wydają, to też nie zarabiają, no bo ktoś inny na tym zarobku zarabia. Ktoś inny wypłaci komuś pensję. To jest system naczyń połączonych i jeżeli zaczyna się coś w jednym naczynku dziać, to bez względu na to, jak będziesz mocno kwestionował to, zobaczysz, że w którymś innym naczynku takie zjawisko negatywne się pojawi. Ale co jest takim głównym źródłem tego stanu rzeczy, Pana zdaniem? Po pierwsze, lęk, który jest kreowany przez komunikację o wojnie. To jest bezwzględnie. Drugi to jest, to są zmiany prawne i podatkowe, które szczególnie w składce zdrowotnej dotknęły wielu przedsiębiorców. Po trzecie, to oczywiście jest cały aspekt globalnej atmosfery i to, że ze względu na podwyższenie cen energii i w ogóle surowców zaczynają się biznesy kurczyć lub wycofywać. No i po czwarte, to jest ta cała ideologia Zielonego Ładu, która doprowadza do absurdalnych zachowań, zmiana postaw konsumenckich, ale przede wszystkim struktura kosztowa, czyli to, że po prostu zrobiło się coraz drożej. Przy okazji my stajemy się coraz bardziej drapieżni. Czy przedsiębiorcy polscy obecni różnią się dosyć znacznie w stosunku do tych, którzy byli w 90-tych latach. Ja znam takich przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes od 30 lat. Oni są tą częścią biznesu dżentelmenów. To znaczy ludzie i szanują siebie, szanują swoich pracowników, szanują przestrzeń, w której żyją, a chciwość, która pojawiła się od kilku lat, powoduje, że biznes zaczął, ta część nowego biznesu zaczyna traktować klienta i rynek jak cytrynę, którą trzeba wycisnąć. I to jest przyczyna, na przykład, dlaczego mamy teraz horrendalne ceny za rzeczy, które tej wartości realnej w sobie nie niosą.
Ja co jakiś czas słyszę w Warszawie, bo to jest cena warszawska. To odpowiadam, to jesteś idiotą i umrzesz jako przedsiębiorstwo. Bo jeżeli jagodzianka kosztuje 20 zł, to znaczy, że oderwaliście się od rzeczywistości. To znaczy, macie satysfakcję z wyciśnięcia z klienta. Tylko problem polega na tym, że Zakopane już to czuje, że już jest za drogie i nie ma klienta. Pomorze widzi w wakacje, że nie ma klientów. Budki przestały się otwierać. Lodów nie chcą kupować, bo ona już jest tak droga, ta gałka lodu, że ludzie rezygnują. Jadą do tych dyskontów i kupują i grillują. Wszyscy zaczynają udawać. I to pokazuje, że ostatecznie gospodarka przesterowana, drapieżna, która traktuje klienta jak takiego idiotę, którego można naciągnąć. Jeżeli zaczynamy się nie szanować wzajemnie, to skutki tego będą gospodarce, tak jak powiedziałem, wszyscy, którzy jesteście drapieżni, oszukujecie klienta, zapłacicie za to, znaczy ostatecznie upadniecie. Dotknął Pan tematów, zahaczył Pan o tematy, o które właśnie chciałabym dopytać. Przede wszystkim, dlaczego rządzącym jest trudno zrozumieć, że gdyby uprościli procedurę podatkową, to na przykład krzywa Laffera albo też z historii różnego rodzaju przypadki pokazują, że gdyby zostały obniżone podatki, to do pewnego momentu dochody budżetu państwa nadal rosną. Dlaczego rządzący, no, rządzących nie da się przekonać, żeby pójść w tym kierunku? Dlatego, że oczekiwania społeczne również są wysokie i obywatele żądają, żeby państwo wydawało na masę rzeczy irracjonalnych i głupich. Takie są oczekiwania, więc budżet jest zakładnikiem oczekiwań. To nie jest dobra droga logiki w stylu, bo są wysokie podatki, to jest to problem w biznesie. Nie. Problemem w biznesie nie są wysokie podatki. Problemem w biznesie jest to, czy jest przestrzeń do prowadzenia działalności. Jeżeli masz rozwiązania prawne, pozapodatkowe, które eliminują, ograniczają, które doprowadzają do niewydolności twojej, to nawet gdyby były niskie podatki, to i tak nie będziesz miał z czego zapłacić. Jeżeli jest duży obrót i pewność biznesu, drodzy Państwo, za komuny nawet 90% podatki nie przeszkadzały, jak ludzie wiedzieli, że cokolwiek wyprodukują, się sprzedaje. Ja oczywiście nie chcę upraszczać i infantylizować tego, co jest tutaj problemem, tylko wysokość podatków jest drugorzędna. Pierwszorzędna jest to, czy masz obrót, czy masz zdolność kreowania przychodu pokrywającego w znacznej części twój koszt. Na tyle, żeby była nadwyżka, na którą możesz się podzielić. Jak masz duże zyski, to jest wtórne wysokość podatku, bo będziesz miał z czego zapłacić. Jak tych zysków nie masz, i teraz gdzie jest problem? Problem jest w takim zdemoralizowaniu gospodarki. My od lat przyzwyczailiśmy się do systemu tak zwanego dotacyjnego. My zakładamy, że albo państwo, albo środki unijne zapewnią nam rozwój. To jest w ogóle absurdalne. To spowodowało, że mamy tak zwane firmy zombie. Ludzie żyją tylko i wyłącznie dlatego, czy firmy żyją tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś da im pieniądze, tak zwane pieniądze bezzwrotne. Problem polega na tym, drodzy Państwo, że nie ma czegoś takiego. Znaczy, ty biorąc dotacje, okradasz swoich kompatriotów czy inne podmioty biznesu, które muszą na te podatkami zapłacić, więc wysokość podatków wynika z poziomu roszczeń. Jeżeli te roszczenia narastają, a narastają, no to trzeba liczyć się z tym, że politycy, bo taka jest ich rola. Znaczy, ja nie mam pretensji do tego, że polityk jest idiotą. Mam pretensję, że my pozwalamy, żeby idiota stał się politykiem
i że tak naprawdę większym idiotą jest ten, kto głosuje na tego, który za chwilę będzie cię oszwabiał. I to jest przerażające, że my sobie na to pozwalamy. Znaczy, każdy z nas, jak rozmawiam z ludźmi, każdy z nas twierdzi, że wie lepiej, że tamci popełnili błąd i tamci mnie oszukali. Drodzy Państwo, jak ktoś cię oszukuje, to zastanów się nad sobą. To znaczy, ile razy można ciebie oszukiwać, a ty nadal twierdzisz, że to jest jego wina. Kurczę, jak grają w kubki na ulicach, to czemu łazisz tam i stawiasz na kubek, którym twierdzisz, że ten pieniążek będzie? No nie będzie, bo to jest oszustwo. No to czemu ciągle twierdzisz, że Donald Tusk jest najlepszym rozwiązaniem dla Rzeczypospolitej? Naprawdę nie pamiętasz 8 lat ich rządów? My to, i to wiecznie powtarzam, jesteśmy jak rybka Dori. Tak krótko pamiętamy, gdzie płyniemy. Wszyscy ci, których dzisiaj przez 8 lat przeklinaliście, Morawiecki, który ciebie oszukiwał, za 4-5 lat nagle się okaże, że ty zbawisz się narodu. Bo nie pamiętasz, bo nie będzie się chciało pamiętać. Bo całe pokolenia rosną następne, które uważają, że nic się nie stało. Zobaczcie, lewactwo dzisiaj ciągnie młodzież w komunizm. Bo dla młodzieży to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Im się wydaje, że będzie fantastycznie. Tylko problem polega na tym, że rozbiliśmy rodziny i dzieci nasze nie rozmawiają z dziadkami. Którzy gdyby opowiedzieli o tym, czym była komuna, to wszystko jest wyśmiane. Wszystko jest zbagatelizowane. Wszystko jest sprowadzone do... A tam, no niby brakowało w sklepach, ale nic się nie stało. No, żyliśmy biedni, ale nic się nie stało. Wszystko było... Nie ma związku przyczynowo-skutkowego. Ludzie nie widzą, do czego decyzje absurdalne doprowadzają. A doprowadzały, drodzy Państwo, do utraty wolności, do przemocy, do śmierci, do zniszczenia życia ludziom. Tylko to o tym nie chcecie wiedzieć, o tym nie chcecie czytać. Macie wyobrażenia absurdalne, które pokazują, że będziecie chronić planety, będziecie reanimować świat. W ogóle wpajacie, człowiek wpadł w taką logikę nad człowieka, Boga. Twierdzicie, że mieliście, że człowiek zmienił klimat, a teraz znowu ten klimat zmieni. Znaczy, poziom odklejenia jest niesamowity. Człowieku, skąd ty masz takie przekonanie o swojej sile, że nagle magicznie potrafisz to zrobić? Odwrócić trendy globalne. Boże, skąd w tobie jest takie przeświadczenie? Ani na pierwsze nie miałeś wpływu, ani na drugie nie miałeś wpływu. Ale to, że zniszczysz społeczeństwo, zniszczysz życie ludziom, to akurat tego bądź pewien. To ile czasu Pana zdaniem potrzeba na transformację, na zmianę i odbudowę kraju, jeżeli właśnie zmieniłoby się myślenie osób nami rządzących? Czy zmienić Wie Pan, jaka jest kondycja naszego państwa? No, to zmienić myślenia nami rządzących nie będzie. Zmiany myślenia nie będzie. Czy może być tylko zmiana rządzących. Bo ci, którzy kradli, nagle rektor nie będą, przestaną kraść. Znaczy, no bo oni mają to w genach. No. Proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy przyszli się rozliczać tych, którzy kradli, dokładnie kradną sami. To jest ilość kasy, która idzie po znajomkach, zatrudnianie swoich. Przecież to dokładnie widać, się dzieje. Widać, jaka jest kondycja jest, spółek. Dokładnie się dzieje. Państwa. Więc twierdzenie, że jesteście lepsi, jesteście takimi samymi złodziejami, tych, których rozliczaliście. Tylko teraz ty kradniesz. Więc twierdzisz, że to się należy. Było państwo PiS złe, teraz będzie państwo, nie wiem, koalicji też będzie złe, będzie upadłe, tak samo jak poprzednie. Jak się kradnie, to nie ma znaczenia, kto kradnie. Czy dla ciebie nie ma znaczenia? Czy może ma? Przeciwnie, przepraszam. Ma znaczenie, jak oni kradną, to źle, ale jak ja kradnę, to jest dobrze. To jest podłe. Bardzo szybko można naprawić państwo, jeżeli tylko wstrzyma się traktowanie państwa jak krowy dojnej, których do cycków dopadacie i uważacie, że tylko wy macie prawo, bo te wymiona są wasze. No problem polega na tym, że naród jest cały. Oczywiście są niedoskonałości w nim, ale fundamentem problemu jest to, że my jesteśmy niesklejeni, że my jesteśmy rozdarci, że my jesteśmy nastawieni jak
psy przeciwko sobie, rzucamy się do gardeł, a na tym cyrku zarabia ten wąsaty Meksykanin, który na to stawia. No bo do tego się to sprowadza. Znaczy, dajemy się okraść i mamy ogromną satysfakcję z tego, że dorżnął tak zwaną watachę. Czyli masz satysfakcję z tego, że komuś robił krzywdę. Mówisz, że głosujesz, ale głosujesz tylko przeciwko. Nie głosujesz za żadną pozytywną ideą. Zobaczcie, za niczym ludzie pozytywnym nie idą. Idą na zasadzie, trzeba to komuś dopierdzielić. Głosowaliście na odsunięcie PiSu, za chwilę będziecie głosować na odsunięcie koalicji. Po prostu, aby komuś dowalić. I z satysfakcją ogromną, jak kogoś będą mordować. To jest w ogóle... jest tak okrutne i takie nieperspektywiczne zupełnie. Dlatego, że dokładnie będziemy ten cyrk rozliczeń latami mieli. Może zatrzymajmy się, może po prostu uznajmy, że trzeba spojrzeć na naród, na gospodarkę w kontekście kompatriotyzmu. Znaczy, tworzymy to społeczeństwo. Można w nieskończoność kijem walić po łbie, tylko może trzeba po prostu się zatrzymać i powiedzieć dość, zbudujmy coś razem. Się marzy, ja bym w ogóle, kurczę, słuchajcie, drodzy Państwo, zamknął ich wszystkich i kazał wspólnie podejmować decyzje. Wspólnie, nie większością, wspólnie. Jak nie, to niech się wyżynają, ale nie podejmą żadnej decyzji, słuchajcie. Nie będzie zmiany prawa. Cudownie. Ja naprawdę nie potrzebuję tego, żeby była ciągła presja, inflacja prawa, bo oni ciągle coś uchwalają, co mi udoskonalić życie. Niczym nie udoskonalają. Czy zamęczają? Więc może jakby tak się za łby wzięli, ale bym wyłączył w tym momencie transmisję z tego, co oni robią. W ogóle się tym nie przejmował. Jak nie mają, to jest Państwo, jak nie mają widzów patrzących, to jakoś łagodnieją. Dlatego uważam, że najgorszym, co się stało, to jest ta infantylizacja i degradacja Sejmu. Marszałek, który pozwolił na to, by zrobić arenę cyrkową z Sejmu, doprowadził jeszcze do większego podziału społecznego i destrukcji państwa polskiego. To jest niewyobrażalne, ale to wynika z tego, że raz, że ten człowiek nie ma wyobraźni, dwa, że poziom intelektualny poza, jak to lubicie oglądać, różnego rodzaju sformułowaniami, tekstami, które puszcza. Drodzy Państwo, teksty można puszczać, tylko to nie poprawia ani waszego bezpieczeństwa, ani nie wzmacnia państwa, tylko powoduje, że to wszystko się staje takie klaunowate. W cyrku są super teksty, w kabarecie też jest mnóstwo super tekstów, w stand-upie też świetnie gadają. I co z tego? Ostatecznie to jest głupie, nijakie i nie zmieniające niczego, a wręcz destrukcyjne na przestrzeni, w której się to dzieje. Chciałabym jeszcze wrócić do kwestii Zielonego Ładu, o którym tutaj było wspomniane. Jakie konsekwencje idące do przodu będzie on miał dla przedsiębiorców? Już o sporych konsekwencjach wiemy, ale jeżeli by Pan mógł spojrzeć jeszcze dalej. Czy Zielony Ład to jest ideologia, która tworzy z nas wszystkich zakładników abstrakcyjnych wartości? To jest oszustwo, bo to jest stawianie sobie celów, które są nierealizowalne, kosztowne, w ogóle niewycenialne, więc to jest oszustwo samo w sobie. Jeżeli coś jest niewycenialne, to nie istnieje. A to jest mechanizm, który doprowadzi do utraty konkurencyjności całkowicie Unii Europejskiej i euro, znaczy, przepraszam, Europy jako obszaru gospodarczego. To jest mechanizm bycia zakładnikiem tworzenia świata nierealistycznego, który oparty jest na przemocy finansowej. To jest najgorsze, bo to jest demoralizujące. Jeżeli stawiasz cele nieosiągalne, to ludzie zaczną siebie okłamywać. To jest tak, jak za komuny było. W sprawozdawczości, drodzy Państwo,
Na samym dole była jedna krowa, ale każdy, kto sprawozdawał wyżej, dodawał kolejną krowę. I potem okazało się, że na górze ma się wrażenie, że mamy 100 krów, tylko problem polega, że nadal jest jedna. Sprawozdawczość, która jest dzisiaj kreowana i wszystko stoi na sprawozdawczości, to jest jedno wielkie oszustwo. Bo oszukujemy, że jesteśmy zrównoważeni, my oszukujemy, że jesteśmy równouprawni, my oszukujemy, że zapewnimy masę rzeczy, które są złudne, niepotrzebne i absurdalnie nielogiczne. Ale my to próbujemy udowodnić, że to jesteśmy w stanie zrobić. No to budowanie gospodarki na kłamstwie jest zabójstwem dla przedsiębiorców. Biznes musi być prawdziwy, biznes musi być trzeźwy, biznes musi być rzetelny, biznes musi być oparty na jakości. Jakość jest drugorzędna. Nagle okazuje się, że różnego rodzaju dziwne wartości mają przyświecać biznesowi. A jeżeli nie ma jakości, a jakość siada, zobaczcie Państwo, to biznes nie ma przyszłości. A jak nie ma biznesu i przyszłości nie ma dla biznesu, to jest bieda. Zielony Ład to bieda w każdym wymiarze. Jeżeli chcesz otrzymać ekstra materiał do tego wywiadu, dołącz do naszego newslettera. Link znajdziesz w opisie filmu lub stań się częścią naszego zespołu i wesprzyj kanał. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.